Wiecie, ale dzieci na imprezach, zobaczcie dzieci, jakie są szczere, jak one wkurzają swoich rodziców tą szczerością. Wujek, a dlaczego ty mówisz do mojego taty Kuba? No bo tak ma na imię, a mama mówi ty gruby gnoju. Wujek, a wiesz, jaki my mamy w domu cichy odkurzacz? Jak cicho odkurzacz? No ja go nie słyszę, a tata krzyczy, że dobrze ciągnie. Autentyk. Ale wiecie, dlaczego dzieci takie są? Przez bajki. Bajki w dobie internetu zmieniły się tak, że teraz nie do końca wiadomo, czy są dla dorosłych, czy dla dzieci. Zaczęło się od South Parku, później Władcy Much. Ale Władcy Much to jest jeszcze lajtowa wersja. Prawdziwe podziemie to jest Kapitan Bomba. Ci, którzy nie wiedzą, powiem tylko jedno. Koleś w bajce mieszka w galaktyce Kurwix. I to dzieci oglądają. Przecież jakie te bajki są agresywne. Przecież co by było, gdyby, nie wiem, bohaterowie bajek z naszej młodości grali w teraźniejszych filmach animowanych. Przecież gdyby taki, nie wiem, Bolek i Lolek trafili na wychowanie do Kapitana Bomby, przecież on by ich chyba zajebał. Krecika by wybzykał i jeszcze na końcu usłyszał: ach jo! Strasznie. Ale jakie bajki są rasistowskie? Czy jakiś główny bohater bajki jest czarny? Krecik. Czyli co? Czarny zwierzę. Czego te bajki uczą? Co by było, gdyby, nie wiem, teraz Bolek i Lolek powstawali w tych czasach, gdyby umieli mówić, jakby ich dialog wyglądał? Jaka jest teraz estetyka bajek? Cześć, mały Fiucie! Cześć, posrańcu! Strasznie chce mi się bzykać. To co, dzwonimy po tole? Albo Lolek, nauczyłem się udawać psa. To pokaż, a weź przestań, po prostu liżesz się po jajach. Reksio. Chociaż Bolek i Lolek wyczerpali temat, ale pamiętacie melodyjkę z Reksia? Nieprzypadkowa. Tym, tyrym, tym, 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 tyrym, tym, tym. To nie przypadek.